Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z między innymi z rozdaniem, tak jak zapowiadałam, na 15 tysięcy subskrypcji. Przygotowałam 3 zestawy. Trochę to trwało, bo musiałam rozdzielić te kosmetyki. I tak, i w dwóch takich zestawach będzie po 10 kosmetyków, w jednym 11. No tak wyszło, więc za chwilę Wam te zestawy pokażę. I żebym tylko nie zapomniała, nie mam do Was jakby jakiegoś takiego konkretnego pytania na to rozdanie. Po prostu napiszcie coś od siebie, cokolwiek. Może coś Wam się ciekawego wydarzyło w ostatnim czasie, może macie z czymś problem, nie wiem, cokolwiek napiszcie, przeczytam i wybiorę z tych komentarzy 3, które mi się tam powiedzmy najbardziej spodobają. Pewnie będzie to bardzo, bardzo trudne, bo wszystkie Wasze komentarze mi się podobają. I regulamin, i czas trwania tego rozdania, wszystko będzie na dole w opisie. Zanim Wam pokażę te 3 zestawy, to może coś Wam powiem o... no co się u mnie dzieje, jak wyglądają sprawy bieżące, na przykład jak tam mój tato się czuje, ale zanim Wam o nim też opowiem, to chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia, za wsparcie, za Wasze komentarze. Ja oczywiście tacie te życzenia przekazywałam i on mówi, to dlatego on się tak bardzo dobrze czuje, bo tyle osób o nim myśli pozytywnie, więc śmiejemy się z tego, ale jest nam oczywiście bardzo miło mi szczególnie, że, no, że tak, tak wiele było tych komentarzy i tyle życzeń. A właśnie zdrowia dla mojego taty, bardzo Wam za to dziękuję. No także jeśli chodzi o tatę, wyszedł jednak dzień później, bo jakaś tam jeszcze temperatura się przeplątała, jakiś ból ucha, ale już jest w domu, już drugi dzień, pilnuje się, przeczytał wszystkie zalecenia, więc no jesteśmy dobrej myśli i tak jakby mogę Wam powiedzieć, że powrócił mój tata sprzed właśnie tego zawału, także chyba Wam nawet nie mówiłam, to był po prostu, tak, to był zawał, a i ten jego głos, i te jego dowcipy, i to, że tak strasznie dużo mówi, no to ja wiem, że po prostu wrócił ten tata sprzed, no, sprzed tego wszystkiego złego, co go i nas spotkało. Także wszystko jest dobrze. To pewnie chciałyście wiedzieć, jak to wygląda, to no, jakoś czuję się w obowiązku, żeby Wam o tym powiedzieć. I cały czas patrzę tutaj na tą kartkę, która leżała już w tamtym filmiku. Tak, temat taty został zamknięty, teraz przechodzę do tej kartki, a tutaj mam przepis na babkę. Chciałam się z Wami już wtedy podzielić tym przepisem, ale oczywiście zapomniałam. I to jest bardzo dobra babka. Zobaczycie tam ostatnie chyba 2 albo 3 kawałeczki ciasta, które chwyciłam i pomyślałam sobie, zrób przebitkę, bo może warto ją pokazać. Z tym, że na tej przebitce będziecie widzieć taką babkę, bo to jest babka łaciata. A w związku z tym, że jak zaczęłam ją sobie robić, okazało się, że mam odrobinkę kakao i tylko tyle było tej ciemnej warstwy, ile mogłam zrobić. Natomiast to jest typowa babka łaciata. Dostaniecie przepis pod spodem i to jest przepis mojej mamy. Ja nie wiem, on ma wiele, wiele lat. No tak, tak to jest. Jak się dużo, długo żyje na tym świecie, to ja wciąż powtarzam, że coś tam kiedyś miałam kupione, nie wiem, pytacie się mnie o kolczyki, które kupiłam, nie wiem, 25 lat temu. Ja nie pamiętam jakiej marki i gdzie to nawet było, więc ten przepis też ma po prostu swoje lata i ta babka zawsze się sprawdza. To jest babka, która jest wilgotna, która może przez cały tydzień leżeć, jak ją zawiniecie w lnianą ściereczkę, to ona będzie cały czas przepyszna, dobra. I to jest babka właśnie, która mi smakuje, bo najczęściej babki robi się z olejem, ta jest na maśle, dosypywany też jest budyń,
I co tam jeszcze jest takiego nietypowego w tej babce? Chyba poza tym to tyle. Tym razem zrobiłam na zwykłej blaszce, bo nie chciało mi się szukać tej typowej do babki, ale oczywiście jak najbardziej zróbcie sobie w blaszce do babki, albo w jakiej chcecie. To nie ma znaczenia, smak jest zawsze ten sam, także no po, ja nie wiem kiedy ja ostatnio robiłam tą babkę, no nie wiem, bardzo dawno temu. To jest taka ulubiona babka mojego syna. Tak, no teraz rzadko ją, właśnie powinnam zrobić i mu zawieść kiedyś tam w dobrym czasie, z tym, że on zawsze domagał się polewy, oczywiście polewy czekoladowej, więc zawsze tę babkę czymś tam polewałam. A, ważna rzecz, wszystkie składniki, czyli na przykład jajko, czy jajka, mleko, masło, pamiętajcie, żeby były w temperaturze pokojowej, nie prosto z lodówki, bo wtedy może ta babka Wam, nie wiem, może być jakiś zakalec, czy też nie wyrośnie tak jak trzeba, to ja zawsze na to zwracam uwagę, bo mama też napisała właśnie na tym przepisie wszystko, wszystkie jakby składniki w temperaturze pokojowej, więc spróbujcie, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. No i tak, to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Nic więcej ciekawego się nie dzieje. Ja chodzę do pracy. Już pomału przygotowujemy się do otwarcia biblioteki. To znaczy, my jesteśmy w tej jakby w drugim etapie. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, czy za tydzień, czy za dwa, czy za trzy tygodnie. Pierwszy etap już jest, już trwa, jak wiecie. No i z tego, co oczywiście, co słucham, obserwuję, czytam, między innymi biblioteki są w drugim etapie, więc mamy bardzo dużo pracy, ponieważ musimy przygotować siebie, pracowników i lokal do przyjęcia czytelników. No, dużo z tym problemu, bo no musimy przyjąć te książki wszystkie, które były w domach i oddać je kwarantannie, wcześniej zdezynfekować. Będzie dużo, dużo pracy, nie będzie wolnego dostępu do półek. No musimy tak postępować, aby wszyscy byli bezpieczni. Nie tylko my, ale przede wszystkim czytelnicy, więc no, dużo już zrobiłyśmy, ale jeszcze przed nami sporo do zrobienia i myślę, że będziemy się tego wszystkiego też uczyć, jak obsługiwać czytelników tak na bieżąco, nie wiem, za dużo mówię o pracy, w każdym razie ja już się nie mogę doczekać, wiem, że będziemy miały w związku z tym dużo problemów i ciążyć będzie na nas wielka odpowiedzialność, bo jednak te książki trzeba odkazić, trzeba je oddawać kwarantannie na, no myślę, 14 dni to już tak maksimum, więc codziennie te książki będą napływały, trzeba będzie je opisywać, kiedy wróciły, lokować je na poszczególnych półkach, regałach. Później po upływie tych, powiedzmy, 2 tygodni będziemy wyłączać ten księgozbiór do wypożyczeń. Także duże, duże wyzwanie przed nami, ale niech to się już pomału zaczyna rozkręcać, bo tak. Każdy by chciał, żebyśmy mogli wrócić do normalności. Nigdy nie wrócimy, z tego co mówią, no to trzeba czekać na szczepionkę i dopiero wtedy może będziemy mogli żyć normalnie. No i tak, także wróciłam z pracy i teraz widzę, że mam, pewnie tego nie widzicie, ale jak wracam z pracy, bo cały czas w masce, nie tylko właśnie na zewnątrz, poza domem, ale i w pracy jesteśmy w maskach, no bo musimy uważać na księgozbiór, a więc mam takie odciśnięte tutaj, no, tak to jest, już skóra nie jest już tak elastyczna, jędrna i przez kilka godzin będę miała tutaj odciski po maseczce. Ale wiecie, to nie jest problem. Chciałabym mieć tylko właśnie takie problemy. No cóż, idę po te zestawy, wszystko Wam pokażę i zobaczymy, czy Wam się to spodoba. Tak, idę po nie, po prostu idę. Thank you.
Rozdanie. Już mam tutaj przed sobą trzy pudełka z kosmetykami i z pielęgnacji i z kolorówki. Ja czekam tylko na Wasze komentarze. Spośród wszystkich wybiorę trzy, które najbardziej mi się spodobają, a później ja wybiorę, jaki zestaw do zwycięzcy trafi. Także nie piszcie mi, który zestaw, tylko czekam na komentarze. Więc tak, zaczynamy. Pierwsze pudełeczko. I co tutaj mamy w środku? Sobie tutaj postawię. Paletka rozświetlaczy marki Essence. Może powinnam Wam pokazać tylko, jak to zrobić. O! Przepiękne zresztą. Następnie podkład Max Factor Face Finity. Ja go używam, jestem z niego bardzo zadowolona. Woda toaletowa, chyba męska, marki Adidas. Dwie maskary. Ta biała to primer w kolorze niebieskim, a ta to po prostu zwykła czarna maskara. I to jest też Max Factor. W tym zestawie jest też pomadka, też Max Factor. Jest to numer 050 Pink. I cztery kosmetyki do pielęgnacji twarzy. To są certyfikowane kosmetyki. Możecie je kupić na stronie Dom i Uroda. Ja wszystkie te kosmetyki bardzo dobrze znam, zwłaszcza dwa, a jest to serum przeciwzmarszczkowe i mamy tutaj olej z opuncji, mleczko pszczele i olej arganowy. Cały czas je stosuję. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Idealna pielęgnacja dla cery dojrzałej ze zmarszczkami, z oczywiście cerą suchą, no i mój ukochany olej z pestek opuncji figowej. Tutaj trzeci kosmetyk do pielęgnacji twarzy to kwas hialuronowy w żelu 3% i woda różana z atomizerem i mamy tutaj taką w 100% organiczną wodę różaną. Także to jest pierwszy zestaw, który zresztą bardzo, bardzo mi się podoba. Tak, znam te kosmetyki, więc w większości, nie wszystkie, ale w większości znam, dobrze mi się sprawdzają, więc mam nadzieję, że ta osoba, która otrzyma ode mnie ten zestaw, też będzie zadowolona. A teraz już sięgam po kolejne pudełeczko. I kolejny zestaw, bardzo ciężki, więc położę go sobie tutaj na toaletce.
miejsce i może zacznę, tak, zacznę od pielęgnacji. Tutaj mamy 3 kosmetyki do pielęgnacji, 2 do twarzy i 1 do ciała. Pierwszy to nawilżające serum z marki Catrice z kwasem hialuronowym. Następnie żel do mycia twarzy delikatny marki Senel, mój ulubiony. Do pielęgnacji skóry ciała mamy balsam z marki Eveline i jest to aktywnie nawilżające mleczko w balsamie. Tak, ach, i jeszcze jest jeden kosmetyk do pielęgnacji ust. Jest to żelowa maseczka intensywnie nawilżająca. I 2 zapachy, Bruno Banani, jeden damski, ten różowy, a ten męski. Sobie tutaj już odłożę, bo zaczyna mi brakować miejsca. Może tak zrobimy. I teraz kolorówka. I do tej paczki włożyłam tusz do rzęs Essence Bye Bye Panda. Tak. Mamy tutaj też 2 podkłady. Max Factor Face Finity, tak jak w tamtej paczce, ale tu dołożyłam też jeszcze podkład marki Moja. On jest dosyć ciemny, więc myślę, że na lato będzie odpowiedni. I tutaj jest też puder, taki wykańczający makijaż, transparentny. I to jest Catrice. No i przepiękna paletka cieni marki Catrice Pro się nazywa. I to są te cudowne cienie. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone. Ja posprawdzałam daty ważności wszystkich kosmetyków, także nie znajdziecie tu absolutnie jakiegoś kosmetyku z krótkim terminem ważności. Co najmniej rok do 2 lat, także nie będzie tu żadnego problemu. No i czas na trzeci zestaw. I w trzecim zestawie, cóż my tu mamy, już sama nie pamiętam. Oj, mogłam to odłożyć. Dobrze, to może tak. Nie, muszę tutaj, poczekajcie momencik. Muszę to poprzekładać. Dobrze. I tutaj mamy takie kosmetyki. Muszę je wyjąć, bo nie poradzę sobie. I też zacznę może od pielęgnacji. 2 kremy do twarzy 50+ i 70+, marka Eveline, jest to terapia śluzem ślimaka i tutaj mamy krem na dzień, a tutaj krem na noc oraz takie serum pod oczy, nie, skoncentrowany krem intensywnie liftingujący pod oczy i na powieki 50+, 70+. To są 3 kosmetyki do pielęgnacji. Max Factor, paletka do konturowania i to są takie kosmetyki w kremie. To sobie tu pewnie można pięknie wykonturować twarz. Tak jak w 3, tak w 2 wcześniejszych pudełkach, tutaj też jest podkład. Max Factor Face Finity. Maskara, też Max Factor. Korektor Eveline. Następnie Eveline i tutaj mamy rozświetlacz do twarzy w kremie. Oczywiście zapach i tutaj jest marka Max i to jest zapach dla kobiet. Też w różowym pięknym opakowaniu i rozświetlacz marki Nabla. Także tak, to już wszystkie 3 zestawy. I to wszystko, co chciałam Wam przekazać w dzisiejszym filmiku. Nagrywając go, była też przerwa, byłam na spacerze, bo w końcu można już
pójść do parku, więc przeszłam się, bo dzisiaj jest znowu piękna pogoda. Zrobiłam dla Was kilka przebitek. No cóż, wiosna w pełni. Cudownie jest na zewnątrz. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Rozdanie na pewno będzie trwało kilka dni, więc spokojnie piszcie. Ja będę czytać, będę notować, wybierać. I oczywiście do każdej z tych osób indywidualnie będę się odzywała. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!